Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Pozostało nam już tylko dostać się do miasta, jeśli chodzi o te okolice, ale pójdziemy sobie drogą morską, bo dlaczego by nie? Czyli nie idziemy tu, bo to jest droga donikąd, jak mniemam. A pójdziemy sobie tędy. Tu większość drogi sobie odstawimy, idąc przy samym murze, nie? Chociaż lepiej by było iść tędy i zbierać wszystko, co znajdziemy na drodze. Jakieś fanty tu leżą, nic specjalnego, ale zawsze. Młotek, pogrzebacz, srebrny pierścień. Fajnie. Roślinki. I tutaj odbijamy sobie w lewo. Jeśli dobrze pamiętam. Jednak kilka lat tego nie robiłem. Spoko. Jest tutaj druga brama. Nie patrz na mnie nawet. O kurde. Palimy stąd gumę, nie? O nie, Bezi. Okej, tutaj sobie skończyliśmy. Skakuję do tego rowu. Biorę wszystko, co tylko mogę znaleźć i lecimy dalej. Już daleko nie jest, nie? Mika, tak? Tak. Hej, czekaj, nie tak szybko. Samotna wędrówka może się dla ciebie źle skończyć. To niebezpieczne okolice. Skąd idziesz? Z miasta. Proszę, proszę. I zapuściłeś się aż tutaj, tak daleko od domu? No tak, jak widać. Nara. Teraz wracamy pod mur. Hop. No dobra, coś tu znajdujemy cały czas. Szczury, szczury, szczury. I kretoszczury. A kretoszczury to nie są niebezpieczne, nie? O. Ale wcale nie znaczy, że ja chcę z nimi walczyć. Okej, czyli co, teraz tu? Nie. On tu nie doskoczy. Kurczę, jak to było? Dobra. O nie! Ej, ja nie mam zapisu w ogóle. A na pewno nam nie zaszkodzi, nie? Tam jest jaskinia z bandytami. Okej. Teraz. Chyba tu. No kurde, Bezi, serio. Au. Kurde, 15? Nie za mocno trochę? O, tu na pewno nie.
Do skutku, do skutku. Op. Spróbuję tędy. No tu kolejne szczury, nie? To jest droga na latarnię, zdaje się. I tu na górze pewnie są dziki, nie? Jak na razie ani latarni, ani dzików, spoko. Chodźmy dalej. Kurde, jest dzik. Zróbmy tak. Hop. Aha. 1-0. Oh no. Okej. Tu mamy skipa. No już stąd to powinno się ogarnąć. Siup. Idziemy do skipa? W sumie możemy, nie? Zginie. Ja zawsze po prostu tędy przełaziłem. Tu po tym murku przed Bezim. Na plac stoczniowy. Ale czekajcie. No nie uwierzę w to, że nie można zejść do skipa. Nie ma w ogóle takiej możliwości. Można by próbować skakać do wody, nie? No nie, tędy chyba nie. Chodźmy tutaj. Do wody też nie doskoczy, chyba nawet nie ma co próbować. To idźmy dalej, jedyną znaną mi drogą. Tu po tej skałce na dół. Op. Na murek. Nawet tutaj na ten kamień. Kurde, zginął. Szok. Normalnie szok. Hop. Nie, no to przecież było nierealne. Bez jaj. Hop. Super. Warto było. Teraz jak gdyby nigdy nic sobie wypłyniemy tutaj w porcie. Ku ucieszy naszego koleżki. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Przypłynąłeś tu? To niezły sposób na ominięcie strażników przy bramie. Najlepszy jaki znam. Hej Lares, ty stary draniu. Udało mi się w samą porę uciec z doliny razem z Lee i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz Lee, prawda? No ba.
Więc wydostałem się z nim z kolonii. Zaraz po tym, jak bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Lee i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. Spoko. Naprawdę w to wierzysz? Możesz mnie czegoś nauczyć? Jasne. Lepsza siła i zręczność na pewno ci nie zaszkodzą. Na pewno nie. Daj spokój. Bierzemy 10 zręczności. Słyszałam co innego. Super. Już stałeś się bardziej zręczny. Też tak czuję. A za wszelką cenę muszę się skontaktować z paladynami. Muszę koniecznie porozmawiać. A czego od nich chcesz? Posiadają potężny amulet zwany Okiem Inosa. Muszę go mieć. I myślisz, że po prostu ci go oddadzą? Nigdy nie dostaniesz się do górnego miasta. Znajdę jakiś sposób. Jasne. Jeśli chcesz się przywilać mieszkańcom, albo zostaniesz chłopcem na posyłki w straży. Mhm. Czy wiesz, dlaczego są tu paladyni? Nikt nie wie na pewno. Większość ludzi uważa, że to z powodu orków, ale ja mam inne zdanie na ten temat. To ma pewnie coś wspólnego ze starą kolonią Karną. Powiedz mi coś o Lee i jego najemnikach. Co konkretnie chcesz wiedzieć? Dlaczego ty nie jesteś razem z Lee i jego najemnikami? Ależ jestem, tylko że nie na farmie. Można powiedzieć, że zostałem tu wysłany na posterunek. Nie chcemy, aby statek odpłynął bez nas. No jasne. Tak, to bardzo. O jakim statku mówiłeś? Stoi w porcie za klifami. Lee i paru jego ludzi bardzo chce się stąd wydostać. Ale to może trochę potrwać. Dlaczego? Lepiej zapytaj o to Lee, jeśli go spotkasz. Ma jakieś plany. Jak dostanę się do gospodarstwa tego właściciela ziemskiego? To dość proste. Wyjdź z miasta wschodnią bramą i idź drogą na wschód. Mogę wskazać ci drogę, jeśli chcesz. Doprawdy? Powiedz mi coś więcej o najemnikach. Cóż, jeśli jesteś takim twardzielem jak kiedyś, nie powinni sprawić ci kłopotu. Większość z nich to bandyci, a jeśli sobie z nimi nie poradzisz, to daleko nie zajdziesz. Jeśli jesteś delikatny, to na pewno z nimi nie wygrasz. No tak. Skorzystamy z tej propozycji, ale jeszcze nie w tej chwili, nie? Broń, miecz, siup, elegancki. Naprawdę? Interesujące. Tak, to bardzo typowe. To broń już mamy, mogę sobie zapisać. I co, od czego by tu zacząć? Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tego koleżka omijamy. Tu na dachach jakieś fanty leżą, nie? Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. O, pięknie. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. O, na tych akurat nie leżą. Kogo my tu mamy? Ignas. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Okej, super. Przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość. No proszę. Wszystko, co nam jest potrzebne. Powiedz mi więcej o tym eksperymencie i o samym zaklęciu. Zaklęcie służy do wymazywania z pamięci różnych wspomnień. Jak na razie udało mi się ustalić, że działa ono tylko i wyłącznie wtedy, gdy ofiara jest wściekła. Na przykład została ostatnio pobita lub okradziona. Nawet jeśli ktoś był jedynie świadkiem takiego wydarzenia, zostanie ono usunięte z jego pamięci. Fajny dywan on tu ma. Pobić, a potem wypróbować na nim zaklęcie? Ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ofiara jest naprawdę wściekła.
Tutaj, w dzielnicy portowej, ludzie są przyzwyczajeni do bujek. Lepiej spróbuję gdzie indziej. Tak, masz słuszność. Ale żeby kogoś rozwścieczyć, wystarczy go zaatakować. Nie musisz od razu łamać mu wszystkich kości. Okay. Lepiej wybierz sobie jakąś samotną ofiarę. Jeśli ktoś zobaczy bójkę, możesz mieć problemy z Lordem André. Nie ma również sensu rzucać zaklęcia na osobę, która właśnie cię atakuje. Musisz poczekać na właściwy moment. Okej. Okay. Dawaj te zaklęcia. A zatem weź ten zwój i poszukaj sobie dobrej świnki doświadczalnej. Kiedy już skończysz, wróć do mnie i powiedz, jak ci poszło. Już ja wiem, gdzie go wytestuję. Dobra, teraz wyruszymy sobie po zbroję. Pozwolę sobie zapisać. Idziemy, czyli ta metoda już nie działa. Ta z przebieganiem obok strażnika też nie. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Nic o tym nie wiem. Jakoś tak tutaj. Musiały pojawić się problemy. Okej. Okay. Hop. To naprawdę nie mój. Ach, udało się. Możemy jedynie przeczekać. Spoko, co? Mamy to. Skórzany pancerz, super. No to jest elegancka zbrojka. Teraz tutaj. O nie, Bezi. Dobra, żyje. Spoko. Możemy się teraz zająć questami. Można to było zrobić zupełnie inaczej. Czołem. Co mogę dla ciebie zrobić? Co sprzedajesz? Mogę ci zaproponować wszystko, czego będziesz potrzebować, żeby przetrwać w dziczy. Broń, pochodnie, żywność, nawet pancerz. Mam na stanie coś specjalnego. Okay. Pancerz z podwójnie utwardzanej skóry zębacza. Nieużywany. Zainteresowany? No ba, też pytanie. 250. Mam go na sobie. Co wiesz o paladynach? Co wiesz o paladynach? Od czasu, jak te bydlaki przyszły do miasta, mam same kłopoty. Kiedy ostatnio szedłem do górnego miasta, zatrzymali mnie strażnicy i zapytali, po co tam idę. I? No oczywiście, i że mnie wpuścili. Miałem w mieście sklep, kiedy większość z tych nadętych dupków ganiała jeszcze świnie. A wczoraj te bydlaki skonfiskowały połowę mojego towaru. Paladyni zabrali twoje towary? Wszystko, co miałem na podwórku. Postawili strażnika przy wejściu na podwórko. To nie paladyni to zabrali. Szczęści, nie zabiorą mi wszystkiego. Może chociaż zostawią te zbroje. Czy możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Co? Co będziesz tam robił? Mam ważną wiadomość. No. Próbowałeś przemknąć się koło strażników? Nie rozumiem, dlaczego miałbym w ogóle próbować. No nie? Pewnie masz rację. Nie wiem, jak ważna jest twoja wiadomość. Nie obchodzi mnie to. Ale nawet gdybyś powiedział im, że statek pełen orków wpłynął właśnie do portu, i tak by cię odesłali. Bo mają swoje rozkazy. No to jak? Możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta? Wygląda na to, że to dla ciebie ważne. Pytanie tylko, jak ważne? Do czego zmierzasz? Mogę ci pomóc. Było nie było, jestem tu jednym z najbardziej wpływowych ludzi. Ale to cię będzie kosztować. Co chcesz w zamian za pomoc? 100 sztuk złota. Ty pijawko. Spokojnie, nie twoje złoto miałem na myśli. Ale... Właściwie chodzi mi o moje złoto. Mhm. Greta, bratanica stolarza, od dawna jest mi winna pieniądze. Ta mała lisica kręci się po okolicy w nowych ciuszkach, a to znaczy, że ma pieniądze. Wywległbym jej te pieniądze z gardła, ale mistrz Torben, stolarz, to bardzo wpływowy człowiek. Załatw mi te pieniądze, to ci pomogę. Spoko. Na czym dokładnie ma polegać twoja pomoc? To dość proste. Wykorzystam swoje wpływy, żeby jeden z mistrzów przyjął cię na czeladnika. A wtedy, praktycznie rzecz biorąc, będziesz obywatelem miasta i górna jego część stanie przed tobą otworem.
Poza tym będziesz mógł coś zarobić. Wow. A co on sprzedaje? Spoko. 15 strzał. Moglibyśmy wziąć, nie? Esencja lecznicza. Raczej nie na nasz budżet. Już te badziewia mogę posprzedawać. I te stroje. I te srebrne pierścienie. I mamy prawie 600. Spoko. Na razie odpuścimy dalsze rozmowy. Było dokładnie tak, jak mówisz. Grita. Ale Adanos obawiał się, że pewnego dnia bestia powróci na ziemię. Bliżej, bliżej. Boom. Mamy 100 i teraz jeszcze rzucamy zaklęcie, tak? Co? A Inos w swej mądrości tak uczynił. Zostawiłem to u Mateo? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież... No tak. Ja pierdzielę. Nie to. Okej, weszło, weszło. Jakieś doświadczenia? Hej! Czego tutaj chcesz? Jeśli przyszedłeś na żebr, to muszę cię rozczarować. Jestem biedną wdową. O. Nazywam się Grita. Od kiedy umarł mój mąż, prowadzę gospodarstwo mojego wuja Torbena. Przysyła mnie Mateo. Wciąż jesteś mu winna złoto. Chcę dostać pieniądze. Niby za co? Dostarczone ubrania były wadliwe, wykonane z kiepskich materiałów i źle skrojone. A widziałeś te kolory? To nie jest towar, który zamówiłam. To jest zwyczajne wyłudzenie. Kiedy jeszcze mój mąż chodził po tym świecie, ta gnida nigdy by się na to nie odważyła. O, mój biedny mąż. Dość tego, gdzie złoto? Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Jestem tylko biedną wdową. Wygląda więc na to, że będziemy musieli sprzedać twoje graty. Jak śmiesz, troglodyto. Dobrze, weź to złoto. Widzisz, to nie było takie trudne. A teraz wynoś się z mojego domu. To jest dom Torbena. Tak, żeby była jasność. Dobra, wystarczy. Na razie wystarczy. To naprawdę nie mój problem. Mateo. Oto twoje 100 sztuk złota. I co? Robiła jakieś problemy? Nic, o czym warto wspominać. Świetnie! Dotrzymałeś swojej części umowy. A dlaczego ty mnie nie weźmiesz na czeladnika? Ja nie mam nic przeciwko, ale inni mistrzowie nie zgadzają się. Ostatnio przyjąłem innego czeladnika. Okej. Pomóż mi zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów. Nie martw się. Dotrzymam umowy. Inni mistrzowie usłyszą o tobie same dobre rzeczy. Super. To idziemy teraz tu. Co wierzyć?
I tu mamy Bospera, tak? Tak. Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Bosper. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Cóż... Mogę cię nauczyć, jak się obdziera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Okej. A co, jeśli chcę pracować dla innego mistrza? Bzdura. Harad i Mateo mają czeladników. Alchemik Konstantino to samotnik. Od lat nie miał ucznia. A co do Torbena, no wszyscy wiedzą, że jest kompletnie spłukany. Pewnie nie miałby ci nawet czym zapłacić. Z kolei ja pilnie potrzebuję czeladnika. No i dobrze płacę. Ale niezależnie, gdzie się chcesz zatrudnić, i tak potrzebna ci będzie zgoda wszystkich mistrzów z dolnej części miasta. No tak. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło oberży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Czy zgodzisz się, żebym zawarł umowę z innym mistrzem? W porządku. Dostaniesz moją zgodę, ale pod jednym warunkiem. Pracuj dla mnie przynajmniej przez jakiś czas. Wtedy sam ocenisz, czy odpowiada ci moje rzemiosło. A kto wie, może to polubisz i zostaniesz ze mną. Kto wie? Jeśli jesteś dość dobry, by pracować dla mnie, to u innych też sobie poradzisz. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obdzierać ze skóry zwierzynę, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 50 wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Spoko. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Albo będziesz mógł nająć się u innego mistrza, jeśli tego naprawdę chcesz. Naucz mnie, jak obdzierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Spoko. Co sprzedajesz? Łuk wierzbowy. Bierzemy? Było dokładnie tak, jak mówisz. Na razie można by go wziąć. I trochę strzałek. Nie mów, że o tym nie wiesz. Skórzany pas. Spoko, co? Nie mówię ci przecież nic nowego. Wezmę strzałki. Pokaż. Krótki łuk niepotrzebny już. No dobra. 5 punktów nam zostało. Czy to wystarczy, żeby nauczyć się otwierania zamków? A, nowa twarz. Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci, nie ma pracy, a teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? No cóż... Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić czeladnikowi. A więc wiesz sporo o ślusarstwie? Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Korinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Możesz mnie nauczyć, jak otwierać zamki?
Spłaciłeś dług Grity u Matea. Wygląda na to, że porządny z ciebie człowiek. Nauczę cię tego, co chcesz wiedzieć. Super. Jednak nie mogę zrobić tego za darmo. Jestem zadłużony po uszy i potrzebne mi są pieniądze. Ile sobie liczysz? 200 sztuk złota. 200? No dobra, to jest inwestycja, nie? Te pieniądze naprawdę mi pomogą. Możemy zacząć, gdy tylko będziesz gotów. I 10 punktów, oczywiście. Okej. Okay. Hej! Weźmy zadanko jeszcze. A co jeśli chciałbym zostać czeladnikiem u jednego z pozostałych mistrzów? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo bogów. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym? Jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa, i poproś go o błogosławieństwo. Okej. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Spoko, załatwione. Harad? Szukam pracy. Przydałby mi się nowy czeladnik. Brian niedługo skończy terminowanie i wyjedzie z miasta. Okej. Okay. Umiesz coś? Jeśli pytasz, czy znam się trochę na kowalstwie... Nie, nie o to mi chodziło. Wcześniej czy później orkowie zaczną oblężenie miasta, a wtedy liczyć się będą tylko ci, którzy mogą stanąć w jego obronie. Nie przyjmę na czeladnika kogoś, kto przyniesie mi hańbę, uciekając z miasta razem z kobietami i nierobami, zamiast walczyć ramię w ramię z prawdziwymi mężczyznami. No tak. Nie jestem żadnym nierobem. To wielkie słowa. Potrafisz je poprzeć wielkimi czynami? Do czego zmierzasz? Przynieś mi broń orka. W pobliżu miasta widziano orków. Jakie on ma łapy, co? Przy nieszczęścia nie będziesz musiał długo szukać. Jeżeli uda ci się pokonać jednego z nich, przyjmę cię na czeladnika. Zakładając oczywiście, że zgodzą się na to pozostali mistrzowie. Spoko. Ogarniemy to sobie bez problemu. I Konstantino. Siemano. Czego chcesz? Za darmo niczego tu nie daję. Jeśli masz jakieś na sprzedaż... Chcę zostać czeladnikiem. Naprawdę? A u kogo chcesz terminować? Jeszcze nie wiem. Przyszedłeś po moją zgodę? Mhm. Jeśli chodzi o mnie, możesz się uczyć u kogo tylko chcesz. Okej, okay. Dzięki. Chcę terminować jako czeladnik u ciebie. U mnie? Nie! Miałem już wątpliwą przyjemność posiadania czeladnika. Jeden raz mi wystarczy. Poświęciłem wiele lat na jego naukę, a na koniec ten biedny głupiec się otruł. Wstąp na nauki do któregoś z innych mistrzów. Co muszę zrobić, żeby zostać twoim czeladnikiem? Moje sumienie nie zniosłoby ciężaru śmierci kolejnego dyletanta. W okolicy rośnie mnóstwo różnorodnych ziół. Wykorzystane w różnych kombinacjach dają zdumiewające efekty. No na pewno. Prawdopodobnie nie znasz nawet połowy z nich. Masz. Oto lista najważniejszych roślin. Przynieś mi po jednej z każdego rodzaju, a wtedy zastanowię się, czy przyjąć cię na czeladnika. Okej. Okay. Tu bez expa. I zobaczył Adanos, że pry... Niech łaska Adanosa będzie z tobą. Siemano, dziadek. Nazywam się Watras. Jestem sługą Adanosa, strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? Możesz mi skoczyć po piwo. Mam list adresowany do ciebie. Do mnie? Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie.
Od Kawalorna myśliwego. Od Kawalorn? A gdzie on się podziewa? Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał zaufać. No chyba. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Doskonale. Pierwsze wymaganie już spełniasz. O co ci chodzi? Przynajmniej jeden z nas ci ufa, inaczej byś się o nas nie dowiedział. Ale ja nic o tobie nie wiem. Mhm. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Przybyły smoki. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tylko legendy. Kto ci o tym powiedział? Xardas? Powiedział mi o tym... Ten nekromanta. A więc żyje. I on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? Skazańcem. Dobrze. Podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że armia smoków zamierza podbić cały kraj. Zgadza się. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie do wodnego kręgu. Super. Co muszę zrobić, żeby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Mhm. Dopiero po tym mogę rozważyć twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Pokonałem śniącego, to chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historie o wypędzeniu z tego świata potwora, znanego jako śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Uwolniłem wielu ludzi, bariera została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korinis. To czego chcesz? Ostatnio w Korinis dzieje się coś dziwnego. Niemal codziennie znikają kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko, że... Tak? Najpierw musisz skontaktować się z paladynami i przekazać im tę wiadomość. Okay. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów z Lordem Hagenem. Przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Okay. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. Może on zdoła ci pomóc. Tak zrobię. Tak. Przybywam, by prosić cię o błogosławieństwo. Dlaczegoż miałbym cię pobłogosławić, nieznajomy? Chcę zostać czeladnikiem u jednego z mistrzów w dolnej części miasta. Idź więc z błogosławieństwem Adanosa, mój synu. Dzięki. Chwila. Jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa, przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać. Będzie wiedział, co zrobić. Mhm. Nie ma problemu. Dobra, jedno błogosławieństwo mamy. Idziemy do Darona. Trzymam się od tego. Że się pamięta w ogóle imiona tych wszystkich NPC-ów, nie? Po tylu latach.
To są jaja. Daj spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Hej, ty! Co mogę dla ciebie zrobić? Szukasz duchowego wsparcia? No jasne. Pragniesz skierować modlitwę do Inosa? Czy też chcesz złożyć niewielką ofiarę w złocie dla naszego kościoła? Poczekaj. Nikomu tego nie powtarzaj. Okej. Hej, ty! Doprawdy? To interesujące. Przyszedłem po błogosławieństwo. To dobrze. To bardzo dobrze. Z pewnością zechcesz zasilić święty kościół Inosa jakąś skromną sumą. Teraz każdy już o tym mówi. Nie. Właściwie to potrzebuje twojego błogosławieństwa, żeby zostać czeladnikiem w dolnej części miasta. Ależ, synu, bez skromnej ofiary nie będę cię mógł pobłogosławić. Złodziej. Jak inaczej mógłbym się upewnić co do twoich dobrych intencji wobec najświętszego kościoła Inosa? Typowo, co? Ile wynosi przeciętna ofiara? To zależy od twojego stanu majątkowego. Teraz każdy już o tym mówi. Zobaczmy, ile przyniosłeś. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Nie należysz do bogaczy, co? Zostaw sobie tę parę monet. Nie przecież okropne. Chwila. Skąd pochodzisz? Pochodzę z klasztoru magów, leżącego w górach. Przyjmujemy w swoje szeregi każdego, kto ma czyste serce i jest gotów poświęcić życie służbie wszechpotężnemu Inosowi. Spokój, wszyscy wiedzą mi takich rzeczy. Chciałbym złożyć ofiarę. No. Gdybyś włożyć mnie do mnie. Masz to 5 dych. Teraz każdy już interesujące. Muszę porozmawiać z paladynami. Czy pomożesz mi skontaktować się z nimi? Musisz dostać się do górnego miasta. Jednak wstęp do niego zarezerwowany jest dla obywateli i straży miejskiej. Aha, udzielił, okej. Jak mogę zostać magiem ognia? Musisz wstąpić do naszego zakonu jako nowicjusz. Niewykluczone, że po jakimś czasie zostaniesz przyjęty do kręgu magów. Jednak ścieżka prowadząca do tego celu jest długa, kręta i pełna wybojów. Zawsze to już nie powiem. Dobra, kończmy to. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Zuriz, Baltram, Sara. O co, Sara do Paki. Jaki dzień teraz? Kiedy pojawili się paladyni, pomyślałam, że to dobra okazja na zarobek. Zlecili jednak produkcję swojej broni Haradowi, więc ani Hakon, ani ja nie zarobiliśmy nawet sztuki złota. Co więcej, wieśniacy odcięli dostawy pożywienia i ceny bardzo poszły w górę. Pocieszam się jeszcze tylko tym, że paladyni płacą za moje pokoje w gospodzie. Jeszcze gorzej. Zawsze spokojnie. No to pohandlujmy. Fajny pierścionek. Opowiada takie rzeczy. Opowiadaj mi takich rzeczy. Naprawdę fajny. Zawsze cię szukałam. To przecież co innego. To przecież okropne. A nie. Jeszcze nie gadaliśmy z Kantarem przecież. Powtarzaj. Po powrocie do miasta, nie? Naprawdę, to interesujące. A będzie jeszcze gorzej. Tak, to bardzo trzeba zatrzymać dla siebie. Daj spokój, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Niczego jego już nie powtarzaj. O. Przyszło nam żyć w niedobrych czasach. Zawsze to powtarzałem. Dobra. Powinni unikać lasów. Mamy Abuina. Dziwne. Wydajesz mi się znajomy, podróżniku. Cóż, niezbadane są tajniki czasu i przestrzeni. Wybacz mi brak grzeczności, synu cierpliwości. Nie zostałeś nawet jeszcze powitany. Co nie? Witaj, przyjacielu. Usiądź na mym dywanie i zaciągnij się dymem z fajki. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Haji al-Sharidi. Nieźle. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody.
Raczej podziękuję. A możesz dla mnie powróżyć? Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. Spoko. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. To poproszę. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? No jasne. Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag. Twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Cóż to? Miasto, ruiny, Kłachodron w Jarkendarze. On zwie się Kłachodron w Jarkendarze. Przykro mi. Wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Smuteczek. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Mhm. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Dam ci dwie porcje. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. Spoko, dzięki. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje. Okej. Okay. Możesz przygotować dla mnie jeszcze jedną wróżbę? Och, synu tajemniczej przyszłości. Nie w mojej mocy jest uchylenie zasłony, która spowija tajemnicę czasu. No tak. Dopiero kiedy czas ześle mi kolejny omen, znów będę mógł spojrzeć w przyszłość dla ciebie. To znaczy kiedy? Kiedy przyszłość stanie się teraźniejszością i minie kolejny etap twojej wędrówki. Dzięki. Słuchajcie, słuchajcie, mieszka... Wszelkie środki bez... Strażnicy strzegący... Krzykacz. Mamy tu Ulfa i Rangara. Mamy Bartoka. Mamy właściciela gospody. Teraz nie wiem. Czy idziemy na dół? Czy wychodzimy z miasta? A człowiek pokonał bestię. Zagadajmy sobie z Torbenem. Przede wszystkim. Ej, ty. Co z twoją zgodą, mistrzu? Czy Watras dał ci swoje błogosławieństwo? Tak. Tak. A czy otrzymałeś również błogosławieństwo od kapłana Inosa? Tak. Tak. Więc otrzymasz także moje błogosławieństwo. Niezależnie od wybranej ścieżki, bądź dumny z dobrze wykonywanej pracy, chłopcze. Dzięki. To teraz naucz mnie otwierać zamki. Potrzebny jest ci jedynie wytrych. Jeśli będziesz poruszał nim w zamku ostrożnie w prawo i w lewo, możesz odblokować mechanizm. Mhm. Ale jeśli przesuniesz go za daleko lub za szybko w złym kierunku, to od razu się złamie. Mhm. Im więcej masz doświadczenia, tym mniej wytrychów będziesz potrzebować. To właściwie wszystko. To jeszcze potrzebuję parę wytrychów. Jeśli jakieś mi zostały. Jest 12 sztuk. Dycha za jeden. Mamy 2. Wezmę 5. Okej. Trudno mi w to uwierzyć. Mamy jeszcze jakieś mieszki do otworzenia.
Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elwrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Jak dawno go już nie widziałeś? Pewnie ze 2 tygodnie. Okej. Gdzie on jest teraz? A skąd ja mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Straż została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. A zresztą niech robi co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? Okej. Koniec. To co? W następnym odcinku zwiedzimy sobie tutaj dzielnicę portową, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.